Dom wydawniczy Rebis przedstawia: Hanna Cygler, grecka mozaika. Czyta Piotr Grabowski. Dla Griga Natura wyznaczyła granice ambicjom innych ludzi, ale nie Greków. Grecy nie podlegali ani nie podlegają. Prawom natury. Benjamin z Lesbos. Niebo, a nie dusze, zmieniają ci, co żeglują po morzach, choracy. Wszystkie przedstawione w książce osoby i zdarzenia są fikcyjne, nawet te prawdziwe. A ich podobieństwo do rzeczywistych osób i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe. Prolog Korfu, lipiec 2010 Kiedy opuszczał niewielki budynek kliniki, czuł potworne znużenie. Zatrzymał się przed bujnym rododendronem, próbując wyrównać oddech. Raz, dwa, trzy. Niby lepiej, ale kiedy sięgał po kluczyk do jeepa, lekko drżały mu ręce. Nieoczekiwanie poczuł atak głodu i zakręciło mu się w głowie. Czyżby dlatego, że wyruszył do miasta nadczo? Niemożliwe. Od niepamiętnych czasów nie jadał śniadań. Słońce tego dnia świeciło wyjątkowo ostro, co zapowiadało prawdziwy upał w południe, i pewnie dlatego na jego skroniach pojawiły się kropelki potu. Naprawdę jestem chory, przyszło mu do głowy. Nie po raz pierwszy, ale ta myśl nieustannie go zdumiewała. Pewnie powinien zatrzymać się gdzieś na kawę, i jakąś przekąskę, żeby wytrzymać jeszcze te dwie godziny do chwili, kiedy Ifigenia poda mu smakowity lunch w Eleotrivio. Spojrzał na zegarek. Nie, nie ma czasu. Statek z Albanii za chwilę przypłynie, a na nim robotnicy, którzy mieli wykończyć mu dom. Gdyby nie zastali go na kei, ci wieśniacy zapewne wpadliby w panikę i rozleźliby się po mieście. A potem szukaj wiatru w polu. A dom trzeba było jak najprędzej skończyć. Ta kupa leżących kamieni, która psuła mu widok, powinna się w końcu przekształcić w coś sensownego. I tak za długo z tym zwlekał. Janis wyszukał w kieszeni spodnie opakowanie gumy do rzucia i wsadził do ust drażetkę. Przez chwilę poczuł ulgę. Wsiadł więc do samochodu i wycofał go z parkingu. Mimo dość wczesnej pory w mieście panował spory ruch i kręciło się wielu turystów. Pewnie znakomita pogoda wygoniła ich wcześniej z łóżek. Miejscowi polewali wodą ze szlaucha, place i zaułki, w których wszędzie poustawiano stoliki i krzesła, przygotowując się już do pory obiadowej. Mimo strajków firm wywożących śmieci, stolica wyspy nie wyglądała na zaniedbaną i brudną. Sprzedawcy likieru z kumkwatu kwatu ustawiali stoiska do degustacji. Janis, czując, jak coraz mocniej wali mu serce, skrzywił się z niechęcią. Dla nich wabienie obcych było warunkiem przetrwania, dla niego sezon letni i turyści stawali się stopniowo coraz większą uciążliwością. Może to był błąd, że wybrał na swoją siedzibę aż tak popularną i uczęszczaną wyspę. Miał jednak szczęście, że tylko czasami zmuszony był oglądać tę całą hałaśliwą komercję. Zresztą w tym roku było mniej odwiedzających. Pewnie kryzys i widmo bankructwa ich wystraszyły. Janis słuchał obcojęzycznej telewizji i wiedział, co mówiono teraz o jego rodakach. Ich negatywny obraz wyłaniał się z każdego programu. Cwani naciągacze, lenie nie płacący podatków. Nie powinien o tym myśleć, jeśli chciał uspokoić bicie serca. Również na przystani promowej roiło się od turystów chcących koniecznie zwiedzać okoliczne wyspy. Przyjechali na kilka dni, a już ich niesie dalej, pomyślał Janis. Stały niepokój, który nie pozwala cieszyć się tym, co jest. I byle naprzód byle szybciej. Osoby jadące do Albanii ustawiały się przy baraku kontroli paszportowej. Przechodzący obok samochodu, funkcjonariusz rozpoznał go i pozdrowił. Kalimera! odpowiedział mu przez otwartą szybę i podniósł dłoń. Chciał już nawet zagadać, ale ktoś zawołał tamtego z budynku i tylko rozłożył bezradnie ręce. Widać już było nadpływający mały statek. Błyszczące krople wody rozbryzgiwały się o jego burty. Janis wypluł gumę, wsadził dłonie w kieszenie i ponownie przyjrzał się morzu. Znów go kusiło swym szmaragdem. Jednak rozsądek podpowiadał mu, że jego obietnice są nie do spełnienia. On już to wszystko widział i przeżył. Koniec również można było przewidzieć. Kilkanaście metrów dalej szykował się do odpłynięcia inny statek, na Paksos. Ten również był oblegany. I nagle Janis, niczym kukiełka, pociągana za niewidzialne sznurki, zrobił kilka kroków w przód. Po trapie wchodziła właśnie szczupła, niewysoka kobieta. Miała na głowie słomkowy kapelusz, ale nagle zdjęła go, jakby w obawie przed silniejszym podmuchem wiatru na morzu. Jej włosy miały ciemnobrązowy kolor. Odwróć się. Błagał ją w myślach Janic, a jego serce ponownie dało o sobie znać. To nie mogła być prawda. Zdawał sobie sprawę, ale to był dokładnie ten sam gest, którym kiedyś odgarniała z twarzy niesforne loki. Stał jak zaklęty, a kiedy zrozumiał, że ona go nie słyszy, ruszył wolno w kierunku stateczku. Ani przez chwilę nie spuszczał z oczu sylwetki kobiety, która przesuwała się w tył, stale się od niego oddalając. Przepraszam, ale trap już wciągnięty usłyszał czyjś głos. Dopiero wówczas się ocknął i zrozumiał, że stateczek już odbił od brzegu. Nie, to niemożliwe. Ona nie może tak po prostu zniknąć. Za wszelką cenę musi ją powstrzymać. Zaczerpnął powietrza, żeby wykrzyczeć jej imię i nagle zaszumiało mu w uszach, a ziemia zakręciła się dookoła. Proszę pana, co panu jest? To były ostatnie słowa, które usłyszał.